Proszę Państwa, jesteśmy w domu pioniera polskiego złota. Zbigniew Młodawski jest moim rozmówcą. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak rozglądam się po tym wnętrzu i akcenty siarkowe dostrzegam. Cieszy mnie to bardzo. Tak, nad Pana głową wisi tabliczka z siarką. Tak, z płaskorzeźbą wykonaną z siarki. Sporo kiedyś było tych odlewów w Tarnobrzegu. Czy lubi Pan wracać wspomnieniami do czasów, kiedy w Tarnobrzegu wydobywano siarkę? Tak, nawet bardzo. W końcu to była nasza młodość. Tutaj przyjechałem, prawda, w 71 roku. Rozpocząłem pracę w siarkopolu. Był to jeszcze okres, kiedy mieszkałem w Sandomierzu. Dojeżdżaliśmy z Sandomierza. Jak zresztą prawie 12 tysięcy ludzi, które dojeżdżało w promieniu 60 km, czyli jakby zatoczył takie koło, prawda, Ostrowiec, gdzieś tam za Wisłą, Połaniec, Stalowa Wola, Mielec i tak dalej. Proszę opowiedzieć o swojej pracy w siarkopolu. To było ponad 50 lat temu. Przyszedłem do swojego szefa i mówię: szefie, obrączkowałem się, rodzice w Sandomierzu mają małe mieszkanie, jakby mi szef pomógł załatwić hotel. I nagle on mówi do mnie: stary, bardzo cię przepraszam, nie pomogę ci. Nie pomogę ci, nie ma szans, jeżeli chodzi o hotel. Ale jakbyś chciał mieszkanie, nie ma sprawy. I tak też wylądowałem po 3 miesiącach w Tarnobrzegu i zostałem tu już ponad 50 lat. Dzisiaj tak, to marzenie każdego młodego człowieka. No powiem tak, że mieliśmy lepsze szanse, prawda, startu w życie. Dodatkowym aspektem jeszcze to było to, że zarobki w siarkopolu były relatywnie dobre. Ale każdy pracownik siarkopolu mógł tak powiedzieć? Sądzę, że tak. Sądzę, że tak. Tym bardziej, że przecież umówmy się, że tu nie było przemysłu. Ludzie z Zawisły, z okolic, to wszystko. Nagle ci ludzie dostali pracę. I to nieźle zarabiali. Czasami całymi rodzinami. Wokół nagle Zawisłą z tej strony, tu jak Chmielów, to wszystko, zaczęły powstawać nowe domy. Były to dobre czasy dla tych ludzi. Ja byłem szefem zaopatrzenia całego kombinatu. Oczywiście wspominam to bardzo, bardzo mile. Praca była trudna, ale i ciekawa. W przeciwieństwie do w zarządzie, prawda, gdzie pracowało prawie 500 urzędników wtedy w Pentagonie tak zwanym, to my, zaopatrzeniowcy, pracowaliśmy na zupełnie innych prawach. Mieliśmy zupełną swobodę. Dlatego, że no, gro naszej pracy to polegało na wyjazdach, prawda, po całej Polsce załatwialiśmy niezbędne materiały dla ciągłości ruchu siarkopolu. Kopalnia Machów na przykład, to jest setki kilometrów taśm trzeba było sprowadzać. Kopalnia Jeziórko, setki, a może jeszcze więcej niż setki kilometrów rur. Elektrociepłownia, co drugi dzień pociąg z węglem. Zakłady chemiczne, co drugi dzień wahadło z fosforytami i apatytami. Także naprawdę to była bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba było zabezpieczyć ciągłość ruchu tego zakładu i nieskromnie powiem, mnie i moim kolegom, z którym pracowałem, to się udawało. Umówmy się tak, że w tamtych czasach się wszystko załatwiało, ale mieliśmy dobre układy, koneksje z zakładami na Śląsku i nie tylko, w całej Polsce i szło to wszystko dobrze. To jak długo pracował Pan w KZPS-ie? No ponad 20 lat, ale gro mojej pracy to jest 15 lat w zaopatrzeniu i z tym jakby najbardziej byłem związany. Co takiego przemysł siarkowy dał Tarnobrzegowi? Wszystko. Wszystko. Od maluteńkiej mieściny, która chyba liczyła 4000 mieszkańców, doszło do 60 tysięcy. Ściągnęliśmy kadrę z całej Polski, z Dolnego Śląska, ze Śląska. To zmieniło w ogóle oblicze Tarnobrzega. Siarkopol, umówmy się, zbudował ten Tarnobrzeg.
mieszkania, domy kultury. To... A jak wyglądało wtedy życie? Bo ono nie było skoncentrowane tylko i wyłącznie na przetwórstwie i wydobyciu siarki, prawda? Mieliśmy taki wspaniały klub. Jak wracaliśmy z pracy, a jeszcze jak ja przyjechałem do Tarnobrzega, to spod Tapimy wyjeżdżaliśmy i wracaliśmy z powrotem z pracy pod Tapimą, był przystanek docelowy. Życie było zupełnie inne. Ludzie się lubili, szanowali, przyjaźnili. Zupełnie inne życie było. Ja teraz nie rozumiem. Kiedyś, prawda, spotykaliśmy się w maluteńkich mieszkaniach, kilkanaście osób czy coś, imieniny, różne imprezy. Także było bardzo fajnie, przyjemnie. Atmosferę tworzą ludzie. Dokładnie. Ale mówiło się też i we wcześniejszych rozmowach osoby, z którymi rozmawiałam, wspominali, że atmosfera była różna w zależności od części przedsiębiorstwa. Na przykład inna była w Jeziórku, inna była w Machowie. Już nie chcę tutaj mówić, gdzie była bardziej korzystna, gdzie mniej, ale tak właśnie to wspominają. Ja z racji swojej funkcji wyjeżdżałem na narady do poszczególnych zakładów. I na przykład kopalnia Jeziórko, były bardzo przyjemne narady. Gdzie indziej już tak nie było. Po takich naradach bardzo burzliwych, gdzie wtedy wszystkiego brakowało, prawda, tam szefowie poszczególnych zakładów narzekali i tak dalej. Oczywiście to była gra do jednej bramki, czyli wszystkiego brakuje i my zaopatrzenie musieliśmy się bronić, ale później pan zawiadowca Szczur, wspaniały człowiek, żeby to oczyścić, uspokoić atmosferę, spotkaliśmy się zaraz po tym w Jeziórku, w lesie, tam mieli swoją tam enklawę i już były inne rozmowy. We wcześniejszych rozmowach poruszane były takie sytuacje, momenty charakterystyczne dla przedsiębiorstwa KZPS, które potrafiły się wryć w pamięć. Mowa o awariach koparek, o oberwaniu chmury, o tragicznych wypadkach, w których ginęli ludzie, były też pożary. Co pan zapamiętał? Jeżeli chodzi o awarie i tego typu historie, to pamiętam bardzo dokładnie, bo brałem udział cały czas w tym. Było to wielkie przedsięwzięcie, przeprawę koparki. Z Piaseczna, na drugą stronę, do kopalni Machów. I mile to wspominam, ponieważ dostaliśmy wielkie premie po zakończeniu tej imprezy. Pamiętam, jak przyszedłem do Siarkopolu, to był taki, nie wiem, czy stosownego zwrotu użyję, ale dla mnie to był taki sierżmiężny zakład, gdzie nie było dróg jeszcze, prawda, jak zaczynałem pracę w zakładzie transportu kolejowego, to w tym błocie tam parę kilometrów żeśmy przeszli i właśnie nastąpiła era Gutmana. Jak przyszedł Gutman, pan dyrektor Gutman, o tak powinienem powiedzieć, pan dyrektor Gutman jak przyszedł, to powoluteńku zmieniało się oblicze tego zakładu. Nagle powstały drogi, nagle chodniki, drzewa posadzono, prawda, trawniki wokół. Bardzo skrupulatnie tego pilnował, łącznie z tym, że kierownicy zakładów, jeżeli wokół nie dbali o te tereny, no to tam sypały się premie. I zmieniało się oblicze i też zaczęto ujarzmiać, prawda, te wszystkie procesy technologiczne. No, mówmy się, że na początku nie było za wesoło. Na przykład w zakładzie, w którym ja pracowałem, jak panie szły do pracy, szliśmy razem, to prawda, te ich nylony czy stylony, już nie pamiętam jakie to były pończochy, to gdzieś tam dziureczki się robiły, a na twarzy czuliśmy takie mrowienie. W moim biurze okna się nie myło, tylko wymieniało. Po paru latach robiły się takie, prawda, szare. Dobre strony to były takie, że właśnie produkowaliśmy ponad 4 miliony ton siarki. Rozwijał się Tarnobrzeg. Nieźle zarabialiśmy. Mieliśmy mieszkania. No i jeszcze dobra strona była tamtego okresu. Byliśmy młodzi i przyjaźni dla wszystkich.
było fajnie. No do czasu, aż Siarkopol zaczął się, mówiąc kolokwialnie, zwijać. No to wolałbym już na ten temat nic nie mówić. W Siarkopolu brakowało, jak zresztą wtedy w większości zakładów, brakowało dwóch rzeczy. Materiałów i ludzi. I w związku z tym na obrzeżach Siarkopolu w Chmielowie budowaliśmy zakład karny. Ci ludzie, no to w zasadzie byli przeznaczeni do takich trudniejszych robót, mm-hmm. prawda? Gdzieś tam na superfacie, czy gdzieś indziej, gdzie były takie trudniejsze oddziały, tam pracowali. Ale to w jakiś sposób też rozwiązywało problem. A jak pan patrzy dziś na to, co po Siarce zostało? Bo trochę tych pamiątek mamy i nie mówię tylko o Muzeum Przemysłu Siarkowego. Ze smutkiem, bo uważam, że jednak powinniśmy troszeczkę, tak mi się wydaje, powinniśmy pokierować trochę to inaczej. Nie ja, ale ci, którzy rządzili w tym czasie Siarkopolem. Ja uważam, że jednak powinno, mieliśmy wtedy elektrociepłownię Orendry, niezłe pola jeszcze do wydobywania w jeziórku siarki. Powinniśmy je zostawić, eksploatować, bo potem siarka nagle się stała bardzo droga i poszukiwana. Powinniśmy w tym kierunku iść. Nie wszystko zrównać ziemią, zniszczyć wszystko. Czyli uważa pan, że mogłoby być tak, że siarka jest tutaj wydobywana? Może nie na taką skalę, na jaką była. Nie, na mniejszą skalę. Mhm. Ale ja tak uważam. Ale wybiera się pan czasem, jeździ nad Jezioro Tarnobrzeskie czy do Jeziórka? Tak, nad Jezioro Tarnobrzeskie z wnukami, z przyjemnością. Jezioro Tarnobrzeskie, które powstało wiele, wiele lat za późno, bo dyrektor Gutman był pierwszym, który chciał zlikwidować kopalnię Machów, ponieważ ona była nierentowna i kopalnia Jeziórko pracowała w bilansie na to, żeby utrzymać kopalnię Machów. On chciał zlikwidować ją. Stąd też, prawda, po wielu jakichś takich zawirowaniach politycznych, prawda, pan dyrektor Gutman musiał odejść. Ale jezioro cieszy oczy dzisiaj. Na pewno tak, ale cieszyłoby mnie bardziej to, żeby kilka, może nie kilkanaście tysięcy jak kiedyś, ale kilka tysięcy ludzi miało pracę. A nie było to miasto emerytów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.